dzisiaj wyjątkowo Ryczy się będzie witał, nie ja. Naprawdę? Tak. Akcja. Witamy na kanale Lore of Darkness, gdzie pojawiają się nowe sesje, a dzisiaj prowadzącym będzie... Ja, Kseno, prowadzący Mistrz Gry. I dzisiaj gramy drugą sesję. Mag Wstąpienie, edycja na 20-lecie. Nasza kronika technokracji. Czyli gracze wcielają się w członków Unii Technokratycznej, broniącej świat przed różnymi dewiacjami rzeczywistości. Czy tak naprawdę jest? Nie wiem. To wiem. W sumie ja powinienem wiedzieć, ale zobaczymy. A ze mną dzisiaj są moi gracze, magowie. Proszę się przedstawić. Cześć, tu Kava. Będę grała postacią Carmel Santiago. Cześć, tu Ryczy. Ryczypiór. Dla przyjaciół Ryczy. Będę grał Joe Larim Borderem. Hejka, tu Luna. Będę grała Riley Fox. I super. Więc na czym ostatnio skończyliśmy? Kto zechce przypomnieć widzom i mi, co robiliśmy ostatnio? No to Ryczy. Ostatnio się poznawaliśmy. Czerwiec, 2 czerwca 2022 roku. Pod Białym Domem znajduje się baza technokracji. Tam się spotkaliśmy, idąc na, jakby to powiedzieć, na odprawę, gdzie dostaliśmy informację, że ja dalej żyję, szef. Kol. Wszyscy wyglądają jednakowo. Nie mówimy o swoim przybyciu. Jedno jest pewne. Ja się jąkam, ale nie chcę się jąkać. Ale ktoś ma na to lekarstwo albo szczepionkę, jak sama o tym mówi. I mam tu coś jeszcze, tylko mam tak napisane, że tego nie doczytam. Tak, przylecieliśmy prywatnym samolotem do Roswell. Zakwaterowaliśmy się w hotelu o bardzo wdzięcznej nazwie Tym. Wykąpaliśmy się, odpoczęliśmy, dostaliśmy rozkaz od szefa. Mamy sprawdzić na południu od miasta, na pustyni. Zanotowano dziwne skoki energetyczne, jakby wyładowania z piasku. Mamy też uważać na facetów w czerni, którzy wyglądają tak samo, jak klony dosłownie. Mamy ogólnie zrobić rekonesans. Dowiedzieć się o zaginionych też agentach, którzy się gdzieś tam tak zagubili. Jest. I to się działo ostatnio, więc wróćmy do przygód naszej drużyny pierścienia w takim razie. Otrzymaliście rozkazy przez holokomunikator Larego. Z tego co pamiętam, Kary byłaś pod prysznicem i wybiegłaś w ręczniku. Tak. Więc stoicie teraz w pokoju Larego. Po otrzymaniu rozkazów. Słońce za oknem jeszcze świeci, ale chyli się powoli już ku zajściu. Niedługo nadejdzie noc. Co zamierzacie teraz zrobić? Jak ja dostałem te rozkazy? To były w formie pisemnej, w formie, bo teraz nie pamiętam już. To było tak, macie specjalny komunikator, tak przypomnę, i on wyświetlił hologram szefa, który jest takim połączeniem, jak w Gwiezdnych Wojnach. I wtedy po usłyszeniu tego rozmyśliliśmy nad planem i stwierdziliśmy, że wypadałoby zrobić jakiś rekonesans, więc będziemy się Wy macie robić za menadżerów obiecującej artystki i to ma być nasze przebranie. Mhm. Żeby nie zwracać na siebie uwagi. Aż tak. No dobra, ale gdzie powinniśmy iść? Słuchajcie, ja proponuję najpierw, ja bym się może udała do mojego pokoju. Spróbuję, Joe, dla ciebie przygotować jeszcze lek. Może mi się uda znaleźć nagietka. Może w kuchni jest. Na co? Jeśli... Bo z moich obliczeń wychodzi, że jeśli dodam nagietka do tych składników, które do tej pory miałam, to powinna mieć 100% pewność, że przestaniesz jąkać. A czym jest gnietek? Nagietek. To taki kwiatek. A. Tak. Mhm. I słuchajcie, proponuję, żebyśmy, bo tak, musimy tą pustynię też sprawdzić i te wyładowania, ale z uwagi na to, że jest bardzo gorąco, to możemy to zrobić wieczorem lub w nocy, albo najpierw przejdźmy się po mieście, bo miasto tak naprawdę zaczyna żyć dopiero nocą. Popytajmy ludzi. Może Riley jakiś koncert da, żeby zjednać sobie tutejszych ludzi. Albo przetestujesz ten swój gryf, czy co tam masz, jak działa na ludzi. A potem możemy na tą pustynię pójść, zobaczyć. Okej, brzmi jak dobry plan. To może się ubierz? No właśnie, zwracam uwagę na to, że jest nadal w ręczniku. Macie rację, czuję się trochę nago. Sprawdź, czy nie masz nagnietka. Nagietka? Nagietek to jest coś innego. Dobra, to wy też się ogarnicie. Spróbujcie się ubrać trochę tak rockowo, wiecie, jak artyści chodzą. Nie wiem, porozdzierane ubrania. No musimy też mieć jakiś kamuflaż dobry. I widzimy się za chwilę. Szukam nożyczek w pokoju. Dobra. Okej, wasze pokoje już przed waszym przybyciem były wyposażone w rzeczy, które były wam potrzebne do czynienia waszych wspaniałych naukowych czary-mary. Więc jak najbardziej znajdujesz tam nożyczki, nawet kartkę papieru. Nie, właściwie to chciałbym bardziej, nie wiem, zdjąć zasłonę i nożyczkami zrobić jakieś dziury, tak się opatulić i wyglądać rokowo. Okej, w takim razie to będzie dobre. Rzuć sobie proszę Wits i Craft. Trudność 7. Dwa sukcesy. Zdjąłeś, to była taka fioletowa zasłona, zdjąłeś ją. Ciach, ciach, ciach. Jakieś dziury, wygląda to jak... No, jakiś specjalny... Rokowo? Bardzo rokowo. No. Jak na menadżer przystało. Dokładnie. A co robi reszta z was? No, Riley też się aktualnie ubiera. Ona myślę, że narzuci na sobie jakąś czarną, skórzaną kurtkę. Typowo podarte spodnie, bo ona zazwyczaj mimo wszystko w takich chodzi. Jakaś biżuteria może? A masz taką? Spakowałaś? Well, ona na co dzień ma jakąś zapewne. No to nie ma problemu w takim razie. Ubrałaś się tak typowo na rokowo. Jakaś tam skóra, spodnie, dokładnie, podarte, jakiś tam pierścionek z czachą czy coś. Mhm. Coś w tym stylu. A Carmel? Carmel zbiega do swojego pokoju. W tym ręczniku nic na razie nie obchodzi, tylko żeby szukać tego nagietka. Szukam po szafkach. A podejrzewam, że jakąś tam kuchnię pewnie mamy. Ty masz tam całe laboratorium w swoim pokoju. Szukam nagietka. Jeśli nie znajduję, to dzwonię przez telefon w pokoju hotelowym do obsługi, że potrzebuję herbaty z nagietka, ale proszę... Wits dać... Investigation. Trudność 6. Investigation. Jeden sukces. Brak nagietka. To dzwonię do recepcji, żeby zapytać się, czy mają nagietka. No, potrzebuję herbaty z nagietka. No, pani, przepraszam bardzo, niestety chyba nie mamy czegoś takiego. Mamy miętę, zwykłą herbatę. Nagietka raczej nie. Dobrze. Czy jest pan w stanie pójść do sklepu, kupić mi i przynieść tego nagietka? Ja zapłacę dodatkowo ekstra. Ja tutaj nie mogę w tej chwili opuścić recepcji, mam tutaj klienta, więc tak średnio, przepraszam bardzo. No dobrze, no to w takim wypadku szukam, rozłączam się, wbijam w telefonie, czy jest sklep, który dostarcza produkty do domu, czy w tym sensie do hotelu. Tak jak u nas są czasami sklepy takie z dowozem. Szukam nagietka i jak szybko mogę mi dostarczyć. Parę ulic dalej od was jest jakiś sklep zielarski. Tam Dobra. Są jakieś ziółka, ekożywność, tego typu. Ale nie przywiozą mi do hotelu. Z dostawą nie ma. Dobrze, to ja chciałabym przygotować wszystkie składniki. Chciałabym użyć aretę lub jakiejś swojej takiej wewnętrznej. Ja wiem, że my nie używamy magii, ale chciałabym spróbować tak zrobić, żeby składniki, które mam przy sobie, żeby zastąpiły mi tego nagietka. Żeby nabrały takiej magicznej mocy. Znaczy no, nagietek nagietkiem, dlatego chcesz go, że ma w sobie jakieś substancje. Ty masz tam masę odczynników, masz tam masę substancji w buteleczkach, więc raczej odpowiednie rzeczy znajdziesz. Więc prosiłbym cię w takim razie. Inteligencja research na początek. Trudność dla ciebie to będzie 6. Chciałabym wydać jeden punkt willpowera. Okej, na wszelki wypadek. Dobrze. Powiedzmy, to się odklika, dobra, to ja źle tam się na dole klika. Właśnie zapomniałam. Ja tam będę to monitorował. Okej, czyli mówisz research i inteligencja. Inteligencja, trudność 6. Dobra, to na początek. 2 sukcesy. 2 sukcesy. Wiesz, po co ci ten nagietek. Ze swoich obliczeń wiesz, jakie substancje będą ci potrzebne do przygotowania tego, czego potrzebujesz. To robię. Znalazła się, masz tam wszystko. I teraz na samo mieszanie, więc rzucasz na swoje aretę. A to jak się rzuca na aretę? Powiedz mi. Klikasz aretę. Po prostu się klika. I też trudność 6? No tak. Jeden sukces. Coś wyszło, nie masz pojęcia, jaki to będzie miało efekt. Według twoich obliczeń jest poprawnie. Jak będzie, to musisz przetestować. Teraz będziemy kosztować czas na kolejny eksperyment. Jak przełknął ślinę. Dobrze, to w takim wypadku ja się też ubieram na rokowo. Chciałabym ubrać skórzane spodnie, jeśli takie też tam znajdę. Biały top, do tego pasy do BDSM i jakiś czoker. Wzięłaś takie rzeczy ze sobą? Oczywiście, zawsze. Okej, w porządku, jak najbardziej. Tak. Ubieracie się wszyscy na rokowo i co teraz? I idę do moich kompanów, ale najpierw idę do Joe Larego, żeby zdołać. No, Joe Lary był jeszcze podczas wycinania zasłon, kiedy zastałaś go w jego pokoju. No Joe, słyszysz puk, puk do drzwi. To tam? To ja. Carmel. Wejdź, Carmel. Znalazłeś napletek. Napletek? Wiesz co? Nie pomyślałam o tym. To mógł być bardzo dobry składnik. Tylko potrzebowałabym jakiegoś ochotnika, który mógłby mi go dać. Może chciałbyś się przysłużyć nauce? Czyli nie znalazłaś? Nie, wiesz co? Nie szukałam napletka, tylko nagietka. Ale zastąpiłam go innymi składnikami. Więc... Ale wiesz co? Muszę się z tym napletkiem zastanowić. Muszę się z nim zastanowić, czy może... Czekaj, zapiszę sobie, to jest ważne. Dobrze. Okej. Mam lek. Testujemy? Pewnie. Dawaj rękę, dawaj żyłę. Biorę mu rękę, zabieram od razu. Odkręcam, podaję. Nie pytam się, czy chce. Dobrze. Ja bym chciała znowu wydać punkt willpowera, żeby mieć pewność. Ja sobie już zaznaczę. Tutaj nie, tutaj nie. Nie mogę. Tutaj nie możesz. Okej, jakby to rozegrać, żeby nie zabić Jolarego na drugiej sesji. Dobra. No. Rzuć proszę. No. To będzie... Medycyna dexterity na wbicie w żyłę tak, żeby się nie wykrwawił na razie. Ej, no daj spokój, jestem lekarzem. Tutaj... Wiesz co? No to, jesteś lekarzem, trudność 4 w takim razie, bardzo mało. Możemy uznać, że tam Riley gdzieś idzie w kierunku tego pokoju? Pewnie, jak najbardziej. Dobra. Możemy uznać, że mogę sobie sam wbić, bo sobie wbijałem już różne rzeczy. Czyli co, medycyna i dexterity poziom 6, tak? A, 4. 4. Dobra. Trzymam kciuki. Raz, dwa, trzy, cztery. 3 sukcesy. Nawet 3. 4. Tutaj jedynki odejmują? Czy nie? Tak, tak, ale zera czy dziesiątki jako 2. Okay. Więc udało ci się bezpiecznie wbić, delikatnie. Nawet, Lary, nic nie poczułeś absolutnie. Dalej kroję zasłonę. I teraz? Jak to robisz? Masz jedną rękę tylko wolną. No właśnie. Trzymam zębami zasłonę. Okej. I teraz na działanie tego magicznego specyfiku proszę aretę rzucić. Aretę? Ale ostatnio coś innego pamiętam rzucałam, ale dobra. Stopień trudności? Lary, ile masz willpowera? 5. To trudność 6. O Boże, Patryk. Ja mam tylko 3 kości. Będzie dobrze. O, weszło. Wow. 2 sukcesy. Lary, poczułeś taki lekki szum w głowie. Jakby dostrajanie radia. I co, to już? I jeszcze nie. Nie ma żadnych efektów ubocznych. Masz większą kontrolę nad swoim językiem. Jesteś w stanie bardziej płynnie się wypowiadać. Czasem ci się pewnie zdarzy jąknąć. Jak się czujesz, Joe? Musisz wszystko mi powiedzieć, bo ja to muszę zapisać. Jak się czujesz? Powiedz. Dziwnie. Ej, powiedziałeś dobrze! Dobrze! Jest, powiedziałem dobrze. Pisuję pacjent numer 6. Udana operacja. Chyba się udało. W tym momencie Riley wchodzi do pokoju, kiedy Carmel poskakuje jak dziecko z notesem w ręce. Znalazła nagietka? Lepiej. Chyba nie. Napletkę znalazłam. Właśnie muszę znaleźć jakieś na pletkach. Może ktoś się chętnie pozbędzie, bo to będzie świetny składnik. Do następnych eksperymentów. Ale powiedz coś, John, powiedz coś, John. Posłuchaj. No, wydaje mi się, że chyba wszystko jest w porządku. Jestem dzisiaj bardzo dumna. Okej. Wiesz co? Ja też jestem z ciebie dumna. To faktycznie zadziałało. Ja też jestem. Po ostatniej akcji totalnie się nie spodziewałam tego, ale to działa. Też jestem zaskoczony. No, może nie do końca jeszcze działa, ale... To idziemy, ale zanim pójdziemy, to jeszcze bym chciała Riley, żebyś zagrała nam coś. Pamiętasz, jak grałaś na pustyni dla mnie? Możesz zagrać jeszcze raz to samo? Widzicie, że Riley ma na plecach futerał z gitarą i wyciąga z tego futerału gitarę elektryczną i... Mówi do was, normalnie potrzebny byłby do tego wzmacniacz i w ogóle, ale myślę, że wyciąga ten tuner, to załatwi sprawę. I go podpina do tego gryfa. Tylko zagraj to samo, to co wtedy mi grałaś, okej? Okay? No i gra. Okej. Na co to będziesz od mistrzu gry? Czy chcesz, żeby to miało jakiś magiczny efekt? Czy to, taki tak, sam jak wcześniej? Tak, tak? Chcę, żeby to ewentualnie zagłuszyło wszystko, co chce nas podsłuchać. Ty masz forces na 3. Mam forces na 3. Więc rzucasz sobie na aretę pełną pulą. Trudność 8. Na 3 aretę? Okay. Tak, tak, tak. No tylko tyle masz, nie? No tak. O kurczę. No. Zagrałeś dobrą piosenkę, ale efektu nie miała za bardzo. Ale było ładna. My o tym nie wiemy, że tego efektu nie było, prawda? Nie macie pojęć? Dokładnie. Natomiast kiedy Riley zaczyna grać, Carmel chce przekazać informację Joe Laremu. Nie będę tego wszystkiego powtarzała, bo to jest w pierwszym odcinku nagrane. Tylko tak skrócę w 3 zdaniach, że Carmel ma podejrzenia co do firmy, że nie gra, przynajmniej z nią fair. Przekazać tutaj tę informację, że jej mąż jest w piątce od kilku lat, natomiast pilot, który z nami leciał, zaszczepił się przeciwko teleportacjom. Teleportoza tak zwana. Dokładnie, teleportoza. I wykonał to szczepienie mój mąż, rzekomo. To było na dzień czy na 2 dni przed tym samym lotem. Przekazuję im informację też, że widziałam twarz na komputerze. Taką dosłownie z cyferek, jakby. To jest ułamek sekundy, gdzie podejrzewam, że firma wpuściła jakiegoś wirusa, a mój mąż został sklonowany, a nasz wypadek był po prostu prawdopodobnie specjalnie, żeby albo zabić mojego męża i zastąpić go swoim klonem, albo się nas po prostu nastraszyć. I jak to wszystko przekazuje, to pewnie Riley. No i też proszę właśnie Joe Larego, żeby pomógł mi tutaj rozwiązać tą zagadkę, jeśli oczywiście będzie miał ochotę. Ty, no jasne, pewnie, że tak. Pomogę jak najbardziej. A słuchaj, a może ten komputer warto byłoby, nie wiem, do jakiegoś specjum dać albo coś. Tylko, że wiesz, on jest tam, a my jesteśmy tutaj. A ten komputer naprawdę ma dobre zabezpieczenia, ale jeśli to firma zrobiła, to raczej... Riley, ty masz ten swój tuner tam, zagrałaś to? Carmel wszystko mówi. Na ekraniku tego tunera świetla się, o dziwo, wiadomość tak samo jak wtedy, kiedy byliście w powietrzu, przelecieliście. Wiadomość mówi, oni was słyszą. Widzicie, że ściąga ten tuner i zaczyna próbować, klikać coś w nim i ona generalnie chciałaby to przełączyć na... technologia. Tak. Rzucaj. Jest technologia. Tak, jest technologia. Rzucaj. Trudność 9. Dobra, to jest aż 4 kostki w moim przypadku. Cudownie. Wow. Dwa sukcesy. 4 sukcesy. Coś tam poprzełączałaś. Nie wiedziałaś do końca, co poprzełączałaś, ale udało ci się. Zgasiłaś tuner. To chciałaś zrobić, tak? Tak. Wyłączył się. Ej, wiecie co, ale możliwe, że masz rację? No bo wiesz, na tym ekraniku przez chwilę mi się włączyła wiadomość, że oni nas słyszą. Nie wiem, jacy oni, ale to podejrzane. Może to jest jakieś urządzenie szpiegowskie? Może po to nam to rozdali? Pokazuje to. Chociaż... Wyciągam notesik. Może to jest informacja przed kimś z zewnątrz, zamiast przed naszymi. Lary? Mieć wszczepione gdzieś coś, nawet nie wiemy o tym. Lary, tuż ten? Tak, wyciągam notesik, zaczynam pisać. W notesiku pokazuję wam kartkę. Napisane jest na niej, by Na razie, póki jeszcze nie wiemy, kto słucha i jak słucha, żeby zatrzymać prywatne rzeczy dla siebie, po czym chcę zmiąć tą kartkę, połknąć, zjeść, pożyć i połknąć. Stamina. Stamina survival. Trudność kartka. Tak. Czyli 1, okej. 6. Bazowa trudność. Survival, nie widzę survivalu. Bo go nie masz. Aha. To znaczy nie, w ogóle nie widzę takiej... Survival jest przedostatnie w drugiej kolumnie. A jest. No, 2 sukcesy. 2. Jaka to była kartka, taka większa czy taka mniejsza? Nie, no to taka no tesi. A, to taka, no, taki mały ręczny, no, okej. Okay. Przełknąłeś? Przeżyłem najpierw. Nie pociąłeś sobie języka z tymi zakończeniami, przełknąłeś to. Próbowałeś, jak spływa ci w przełyku i ląduje w żołądeczku. Ale chyba będzie dobrze. W końcu dawno temu w Chinach jedli papier, więc może będzie dobrze. Poza tym ja jak jem cukierki, to z papierka, a nie ten. A to z plastik wtedy. Przełknąłeś, przeżyłeś. Przeżyłem. To co, wychodzimy na miasto. Ale musisz jednego willpowera sobie odjąć. A mogę zrobić łyka wody? Pewnie. Okej, to wolę łyka wody niż willpowera zużyć. Dobrze. No, to co? Idziemy. Idziemy na miasto? Mhm. No to panie pierwsze, przodem. Ale mi się dziwnie mówi. No, mi się dziwnie słucha, ale dobrze. Ja jestem bardzo z tego zadowolona. Riley, może ty byś chciała, żebym coś dla ciebie też przygotowała? Riley tak położyła palec na brodzie. A co mogłabyś dla mnie przygotować? Bo wydaje mi się, że nie ma czegoś, czego bym potrzebowała. Jest idealnie. A powiedz mi, dziewczyno, czy ty jeszcze do tego grania to jeszcze śpiewasz? Albo nie wiem, w jakieś tamburyną, coś tam. Wiesz co, zdarzyło mi się, ale wydaje mi się, że nie aż tak dobrze. Nie, śpiewanie. Aha. Na tamburynie myślę, że też bym dała radę. Misja? No co może być trudnego w tym? Ja wiem, miałem kiedyś tamburyno i wyleciały te krążki takie, wiesz. Bo raz trzasnąłem trochę za mocno, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że była to twarz barmana. To znaczy, tam się pokłóciliśmy trochę, ale no. Tak. Za przeszłość. To może ja najbardziej lubię harmonikę. To może dzisiaj nikogo nie bij, żadnego barmana, jak pójdziemy gdzieś na miasto, bo to może różnie być. A teraz... Zbierajmy się. Postaram się. Bo jeszcze musimy to sprawdzić. Riley pakuje tą gitarę w futerał i wychodzi przodem. Dobrze. Umiesz Desperados zagrać? Umiem. O, to na pustyni będzie w sam raz. Wychodzicie. Schodzicie piętro niżej do recepcji. Faktycznie trochę jest osób meldujących się teraz, więc recepcjonista nie kłamał. Teraz przy ladzie stoi jakiś mężczyzna średniego wzrostu, kapelusz, jakieś tam okulary czarne, w czarnym garniaku. Jakiś biznesmen może. Właśnie, czy biznesmen. To są całe czarne okulary, cały czarny, powiedzmy, garniak z białą koszulą i czarnym garniturem oraz czarne buty oraz czarny kapelusz. Koszula pod spodem jest biała. No tak. Chyba. Tak powiedziałem. A, okej. To ja tak szturcham Riley. Nic sobie z nim zagadać. Tak wiesz, jak kobieta czasami rozmawia z mężczyznami. Wypytaj, co on tu robi. Może to jest ten człowiek, jeden z tych facetów w czerni, którego szukamy. Może on przyszedł nas właśnie obserwować i sprawdzać, co my tu robimy. No w sumie mogę. Idź. A to będzie dziwne, jak tak nas zagadam do niego nagle. On obecnie gada z recepcjonistą. Że zaczekajmy, aż skończy załatwiać sprawy na recepcji? To się tak nie robi. Tak. Wiesz, Riley tak patrzy na swój tuner, wyciąga go z kieszeni, zaczyna coś tam klikać w niego i... Najpierw tego chciała... No, włączyła go. Zakładam, że z tym nie powinno być problemu. Kliknęła no nie, jest guzik power. Kliknęła guzik power, no. I w razie czego chciałabym, żeby rozmowa, którą prowadzi, była po prostu, którą będzie prowadził ze mną, była bardziej słyszalna dla nas. Więc ogólnie chcę podgłosić to, co mówi. Okej. A może zacznie grać i w ten sposób go tutaj zaciekawisz, zainteresujesz? On kończy gadać. Czyli nawet nie muszę rzucać? Skończył rozmawiać, dostał klucz do pokoju i kieruje się teraz w waszym kierunku, bo wy jesteście w korytarzu, który prowadzi do schodów na górę, więc... Okej, więc Riley tak podchodzi do niego. Dzień dobry, ma pan chwilę może? Dzień dobry, tak, w czym mogę pomóc? On wygląda w ten sposób. Okej, gdzie tam wrzucasz obrazki? No tutaj na Foundry jest. A, na Foundry. Wyświetliło się? Tak. Taki pan? Okej. I chcesz, żeby rozmowa była bardziej słyszalna, tak? Tak. Żeby oni sobie mogli tam móc po prostu ją słuchać z bezpiecznej odległości. Żeby gość nic nie podejrzewał. Raz rzucać? Forces masz na 3, a retę możesz rzucać pełną. Tom? Okej. Trudność 9. 9? Okej. 9. Jest jeden sukces. Dobra. No więc... On jest wyższy od ciebie o głowę. Wyższy, okej. Wie pan co, bo chciałam się... Jestem tutaj pierwszy raz. Nie wiem, czy pan też tutaj jest przyjezdny. Ogólnie chciałam zapytać może o polecenie jakichś klubów, bo chciałabym znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie mogę zacząć po prostu grać. Jestem artystką początkującą. Rozumiem. Cóż, przepraszam, ale ja też jestem przyjezdny. To mój pierwszy dzień tutaj, więc nie pomogę niestety. Przyjezdny. A mogę zapytać, skąd pan wygląda na taką osobę, która może się znać na... No wie pan. Nie wiem. Riley tak się... Riley ma problemy z rozmową z ludźmi. Takie... to w ogóle chciałam się dowiedzieć, czy... może... Riley tak wiesz, kładzie w tym momencie rękę na czole, takiego facepalma sama dla siebie robi. I ja może swoich menadżerów tutaj zaproponowałam. Jak my to wszystko z panią w porządku. Nie słyszycie. Nie słyszymy tego, aha. Nie słyszycie. Dobra, tak. Widzicie, że Riley podchodzi w ogóle, Riley w ogóle do was podchodzi i... On stoi taki trochę zmieszany. Czy ja w tym czasie mogę go naszkicować w notatniku? Pewnie. Tego szkicuję, a jak widzę, że Riley zrobiła jakiś tam facepalm, czyli mogę chyba wyczuć, że coś jest nie tak, prawda? Tak. Chciałam powiedzieć, że po prostu Riley pokazuje wam gestem ręki, że hej, podejdźcie. Tak, to myślę, że Carmel to pewnie słyszy i podchodzi. Bierze Riley pod rękę. Dzień dobry panu. Dzień dobry, z pani koleżanką wszystko... robi krok w tył i tak zasłania się. Czy z pani koleżanką wszystko jest w porządku? Wygląda na zestresowaną. Tak, jest mocno zestresowana, bo będzie tutaj dawała koncert. Rozumiem. I to jest jej pierwszy raz w tym mieście. Jesteśmy bardzo mało znaną jeszcze kapelą. Szukamy też osób, biznesmenów, sponsorów, a pan wygląda na biznesmena, więc może pan byłby zainteresowany wesprzeć nas? Cóż, nie siedzę niestety w branży, którą sobą reprezentujecie. A jaka branża pana? I muzyka raczej nie jest moim hobby, jeśli tak mogę powiedzieć. A mogę spytać, w jakiej branży pan taki przystojniak w garniturze, tak świetnie ubrany? Nieruchomości, jeśli musi pani wiedzieć. Ty, Lary, chcesz go narysować, tak? Mhm. Jakieś dźwięki. Proszę, Wits. Craft. Trudność 9. Okej. Trudność 9, okej. Pocz. Wspaniale. Zarysowałeś żyrawkę. Nie masz pojęcia, jak to się stało. Może jakiś efekt uboczny tego, co ci dała Carmela i nie masz pojęcia. Powiedz, mistrzu gry, czy jak bo podejrzewam, że blisko niego stoimy, jak się nie przyglądamy, no tak, naprzeciwko niego. Czy widzimy jakieś charakterystyczne elementy ubioru, które mogłyby nam sugerować, że to nie jest zwykły garnitur na przykład? Czy rzeczywiście jest to zwykły człowiek, po prostu ubrany elegancko? Tak to wygląda. Żadnych specjalnych elementów nie widzicie. A powiedz mi jedną rzecz. Czy jak tak jest zajęty rozmową z Carmel oraz Właśnie, jak ty miałaś? Riley. Z Riley, przepraszam. Tak, z Riley i z Carmel. Jak jest tak zajęty tą rozmową, to czy ja mogę wziąć ten swój wskaźnik i wypalić mu małą dziurkę w marynarce? Chyba to poczuję. To znaczy marynarka nie powinna poczuć nic. Po pierwsze dexterity stealth na zrobienie tego ukradkiem. Ale raczej ciepło on poczuje, ale... To znaczy, ale nie tak, żeby mu przez ciało, tylko żeby tak tam, gdzie jest ta marynarka... Dziura w klasie! Tak nie, zrób mu w spodniach, na tyłku. No pletek odetnij. O. Lepiej nie. Dobra, dexterity i... Stealth. Stealth. Poziom trudności? 6? 7. 7. Dwa sukcesy. Okej. Udało mi się zrobić tą dziurkę. Ale czekaj. Ile miałeś sukcesów? 2. Spojrzał w twoim kierunku. Udało mi się zrobić tę dziurkę. Na razie chciałeś po prostu po cichu to wyciągnąć, bo tak celowanie jednak nie jest zbyt stealth. Więc no, niby udało ci się zrobić to po cichu, ale zauważył cię i obrócił głowę dosłownie tak milimetr i wypatrzył się na ciebie, ale nie wiesz, bo jego oczy są zasłonięte przez absolutnie czarne okulary. To jeszcze zanim zdążyłeś wypalić dziurkę. Wiesz co, jak on odwraca głowę w ogóle, a ja bym chciała, żeby on się całkowicie na mnie skupił, to łapię go za krawat i pociągam do siebie. Mam na imię Diana, a pan? Siła Athletics. O Boże. Przecież to nie jest normalnie jakiegoś chyba. No, jesteś spory. Boże. A ty z tego co pamiętam jesteś malutka. No, drobna jestem. Ile masz siły? Siły mam... Czekaj, gdzie ta siła jest? 2 mam siłę. Okej. Okay. Rzucaj. Trudność? Przeciwstawna. A, czyli 0. Tak, tu 0. Tu 0 nie da się zrobić. Po prostu 6 daj. Dobra. Zero. w tym samym czasie Riley tak próbuje odwrócić jego uwagę, no to może chciałby pan pokazać możliwości moich, skoro już... Zapałaś go za krawat, podciągnęłaś się na krawacie, typ ma bardzo mocny kręgosłup. I całkiem porządny krawat. Też. Ale dalej patrzy się na ciebie, Larry. Wydaje się, żeby pod jego okularami mignęło coś. I znów czujesz taką drętwość w języku. To jak bym potrzebował jakiegoś domu. Jeszcze raz. Ponownie. To panem mogę dzwonić, tak? Ty siedzisz... Byłeś tam razem z nimi? Tak blisko? To znaczy myślę, że podszedłem razem z Carmel. Okay, jak wołała Riley nas. Riley się zwraca do tego mężczyzny. To jak będzie, może chciałby pan zobaczyć próbkę moich możliwości, skoro już mówimy o sponsoringu? Przepraszam was, ale naprawdę nie mam obecnie czasu. Chciałbym jeszcze wypocząć, mam rano bardzo ważne spotkanie. A ma pan wizytówkę? Oczywiście, zrozumiała. Wizytówek niestety nie wziąłem ze sobą, będą czekały na mnie w biurze, więc jeśli jeszcze raz spotkamy się gdzieś na mieście, będę pamiętał, żeby panu taką ową przekazać. Szybkie czekanie, no nie mamy żadnego sprzętu szpiegowskiego przy sobie, jakiś plusk, nie mamy. To się Larego pytaj. No ale to... On jest Batmanem tej drużyny. Chodzi o to, czy ja mam przy sobie, bo ja zaraz wiszę na tym krawacie, ale dobra. Tak, wiszę na krawacie, co jest dziwne. Ja mogłabym ukradkiem wyciągnąć ten tuner z kieszeni, klikać w nim, usiłując włączyć to, co poprzednio, czyli wzrok magiczny, ale tym razem z Prima, i po prostu nakierować ukradkiem na tego gościa. Dobra. Też muszę się z tym kryć? Czy na stealtha rzucę, czy mogę od razu rzucić na... Nie. Wyciągasz ten tuner? Patrzysz na niego, żeby tam coś takim ukradkiem, żeby ten? No szumi. Jakby jakieś zakłócenia były. Okej, czyli nie muszę rzucać na Prima, bo nie mogę, tak? Nie możesz. Okej. Dobra, brat, to my pana chyba już dostawimy. Prawda? Tak, jak początku krawat. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Ale pan nie zaczął swojego imienia. Ja pana się przedstawiłam. Benjamin Walker. No to miło mi pana poznać i mam nadzieję, że widzimy się wieczorem na mieście. Zobaczymy. Wychodzicie po prostu. Wychodzicie z hotelu. Cały czas się jąkam? Tak. Trzeba będzie powtórzyć ten eksperyment. Dla siebie, jak słyszę, że się jąka. Masz to przy sobie? Nie mam już składników. Musiałabym przygotować kolejną dawkę, ale tym razem jak będziemy iść, to przy okazji kupię ten nagiebek. A może na pletek, bo się bardziej przyda. Idziemy, słuchajcie. To może póki jeszcze nie jest ciemno, to pójdziemy do tego sklepu zielarskiego. Carmel, a skąd tak właściwie pomysł z tym napletkiem? Wiesz co? Dlaczego uważasz, że to mogłoby zadziałać? Też jestem ciekaw. Sądząc po składzie chemicznym i w ogóle składzie napletka, wydaje mi się, że on mógłby tutaj naprawdę zrewolucjonować to moją... Po prostu skóra. Okej, ale nie zadziałałoby to tak samo, gdybym na przykład dała ci trochę krwi, to nie zadziałałoby podobnie? Też jest ludzkie, też jest... Nie, to musi być mocno macierzyste. Mistrzu Gry, powiedz mi, czy przechodzą tutaj ludzie? Tak, to jest już wieczór, ale no, samochody jeżdżą, ludzie chodzą. Chciałbym zatrzymać jednego faceta. To może jakiegoś Ubera do klubu? Zatrzymałeś jakiegoś faceta. Taki starszy po około po 50, marynarka brązowa, takie same spodnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy chciałby pan pomóc ludziom? A w czym dokładnie? Czy jest pan obrzezany? Nie jestem Żydem, więc nie. Chciałby pan? Czy wy rekrutujecie do jakiegoś kultu? Proszę mnie zostawić. Dobra, tak odsunął się i poszedł naokoło ciebie. Odwracając się jeszcze. Nie będzie łatwe. Dobrze, chodźmy do tego sklepu, kupmy tego na Gietka i będziemy może jakieś skupne pletków. Ale dobra, chodźmy. Czasu. No, no. Idę, oczywiście. Mhm. Dobra, skoro chcecie iść do sklepu, tak? Dobra, dziękuję. Chcecie iść do sklepu. Mhm. Tak na szybko. Tego zielarskiego. Dobrze. Odgrywać się tylko. Mhm. Kupujemy. Wy obecnie... Gdzie to jest? Jesteście koło lokalnej biblioteki publicznej. Naprzeciwko w sumie. W 4th Street. A wasz sklep jest parę bloków na zachód. Dobra, słuchajcie, to może wy pójdziecie do tego sklepu, a ja tutaj się przyczaję i zobaczę, czy ten Benjamin Walker będzie gdzieś wychodził albo coś. Bo mi się wydaje, że ten facet spowodował, że się znowu jąka. Zauważyłem chyba taki błysk w jego oku, jakiś dziwny. I przy okazji mój sprzęt też nie chciał działać. Jedyne co słyszałam, takie szumienie dziwne. Dobra, a Joe, czy ty masz jakiś sprzęt szpiegowski, jakieś podsłuchy czy coś takiego? Czy ja mogę mieć coś takiego, mistrzu? Możesz mieć coś takiego, też w końcu Batmanem tej drużyny. Okej. To jako Batman tej drużyny wyrzucam batarangę, bo po co mi on, ale... Wyrzuciłeś batarangę? Ale mam jakieś mikrokamery, jakieś mikrofony szpiegowskie. Masz coś takiego, takie drobniutkie. Powiedzmy, że wyciągam z torby takiej tej swojej. Następnym razem facet się pojawi, to spróbuję się do niego przytulić, że nie był znajomy, to tam i spróbujmy podrzucić to. Także na razie chowam gdzieś tam do, nie wiem, spodni, kieszeni. Podejrzewam, jest bardzo malutkie. To znaczy tak, jest tego kilka sztuk, na pewno dostałaś jedną sztukę. Mhm. Są jakieś takie małe lokalizatory, GPS... Też mogę wziąć jedną? Kto wie, kiedy się przyda? Mhm. Jak masz, to daj mi jeszcze. Potrzebujesz. Co mówiłeś? Co potrzebujesz? Lokalizator? Tak, mam chyba z 10 takich malutkich. Bierz. To bierzesz sobie. Tylko uruchami się tak, że trzeba przekręcić. Widzę, że one są u ciebie jak cukierki. Tak, bo można to połknąć i później się... A tak samo jak z tą kartką dzisiaj rano, znaczy chwilę temu. A co? No bo tak się zastanawiałam, czy ty masz w zwyczaju jedzenie takich przedmiotów, no bo teraz mówisz, że te lokalizatory można jeść, wcześniej, że wcześniej zjadłeś kartkę i tak się po prostu zastanawiam, czy to jest normalne. Wszystko jest do jedzenia, przynajmniej raz. Jak oni sobie tak gadają, to ja po prostu przyjecham do tego sklepu. Jak najszybciej. Okej. No sobie zaczekam. Robię to samo. Po obu stronach w hotelu, tak? Tak. Dexterity stealth. Nie, with stealth. Ojej. Trudność 7, oboje. To będzie dobre. Okej. Kurde. Dwie jedynki to się trzeba postarać, żeby to zrobić. Joe Larim, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Masz 4 sukcesy, Joe Larim. Schowałeś się za rogiem w idealnie zacienionym miejscu za śmietnikiem. Masz odpowiednie pole widzenia, żeby wiedzieć, kto wchodzi, kto wychodzi, a ciebie nie widać. Mhm. Riley natomiast postanowiła schować się, stając za latarnią, która stoi dosłownie przed wejściem. I to stoisz od tej strony, że osoba wychodząca widzi po prostu twoje plecy. Riley jest 100% przekonana, że to jest najlepsza kryjówka, jaką mogła tutaj znaleźć. Jeśli ty ich nie widzisz, oni nie widzą ciebie. Tak. Mhm. Czekacie, więc na coś. Tymczasem Carmel. Poszłaś kawałek, te parę bloków od adresu, w którym jest sklep. To jest taki nieduży sklep, schodzi się takimi schodkami w dół. Tam jest takie jakaś nazwa zielarskiego sklepu, Zielonek, powiedzmy. Chodzisz, jest dzyń, dzyń, takim starym dzwoneczkiem. No, schodzę. Dużo tam miejsca nie ma, to jest taki bardziej staroświecki sklep. Są półki po obu stronach, parę regałów. Tam są porozstawiane jakieś różne opakowania, inne słoiki tego typu rzeczy z suszonymi ziołami, niesuszonymi ziołami itd. Jest sekcja z organiczną żywnością itd. I jest lada, przy której stoi facet koło lat 20. Blond, włosy jakoś tak do ucha zapuszczone. Akurat patrzy się tam w telefon, ma słuchawki w uszach. No to podchodzę i tak macham mu przed oczami. O! Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Elo, ziomal, szukam dobrego zioła. To pani chyba już zioła wystarczy. Właśnie brakuje mi trochę tych zioł. Ale to może później o tamte zioła zapytam. Szukam nagietka. Nagietek. Sprawdziła pani na półkach? Może być tam na prawo jest sekcja z pakowanymi, suszonymi ziołami. Jeśli do tego pani potrzebuje. No to jak mogę się sama tutaj porządzić, no to oczywiście. No tak, to jest otwarty sklep. Po prostu podchodzisz do kasy i ten. No, po prostu myślałam, że pani pomoże, żeby nie musiała szukać, było szybciej, ale mogę też sama poszukać. A jakieś fajniejsze zioła macie? Ja to do niego mówię, ale idę tam do tej szafki. Mamy miętę. O, po mięcie to jest faza. Dawaj miętę jeszcze. Tak, dobrze, miętę mam tutaj akurat. Taką w torebkach jak do herbaty, czy suszoną? Suszoną. Dobrze, proszę. Wykłada. Znajdujesz faktycznie takie opakowanie 250 gram nagietka. Takiej foliowej torty, w torebce. Myślę, że wystarczy. Chciałabym zapłacić. Płacąc, słuchaj, bo ja tu jestem w ogóle pierwszy raz. Mogę dać jakąś naperty, bo my w takim samym wieku. Chyba. Manipulacja subterfuge. O nie. Trudność 6. Wiesz co? Zastanawiam się, czy sobie nie wydaje Ulfara. Dobra, manipulacja mówiłeś i... Nie mam tego nic, no trudno. Manipulation roll. Jeden sukces i wydałam sobie willpower, czyli 2 sukcesy. Czyli masz 2. Ledwo to kupił. On nie to, że to kupił, po prostu i postanowił zagrać w tą grę. Tak. Więc jak, czy mogę pomóc jeszcze? No bo ja tu w ogóle przyjechałam z kapelą wieżorokową. Ale w ogóle ja też jestem straszną fanką UFO, a u was to podobno się to UFO kiedyś rozbiło. Powiesz mi coś fajnego tutaj ostatnio się... Może znowu to UFO się rozbiło drugi raz. Znaczy... Znaczy, wiesz, jak tutaj przyjechałem do babci na wakacje, to jest moja praca dorywcza. Ja nie wiem, jak tutaj jest. Znaczy, no, każdy chyba słyszał o Roswell, że gdzieś tam na pustyni się coś rozbiło. Ja w to szczerze nie wierzę, ale... Ale ostatnio czegoś fajnego się tutaj na pustyni nie działo? Nie chodzę po pustyni, nie mam pojęcia. No, ale tutaj ludzie nie gadają, nie chodzisz na dyskoteki. No cóż, albo jestem w pracy, albo siedzę u babci, więc... Boże, jak można być takim młodym i takim nudziarzem? Ale to ja już pomyślałam sobie w głowie. No cóż, ktoś chorą babcią się musi zająć. A, no chora babcia, tak. Nie no, wiesz co, bo ja tak przyjechałam, ale chciałabym coś fajnego zobaczyć, no. Myślałam, że może coś ciekawego słyszałeś, że coś się fajnego ostatnio wydarzyło, albo coś niewyjaśnionego z tego świata. Cóż, niewyjaśnione to jest, jak mało mi płacą, ale... A chciałbyś zarobić? Zależy ile i za co. Słuchaj, no szukamy też inspiracji do nowego teledysku, więc potrzebuję tutaj, żeby coś się wydarzyło. Wiesz, no kosmici to jest najlepszy patent, więc dlatego... I wyciągam $1000, wkładam na tym, na biurku. Okej. Więc co ja miałbym niby zrobić? No dowiedzieć się właśnie, czy są tu jakieś ciekawe rzeczy, niewyjaśnione zjawiska. Dziwni ludzie, może kosmici są wśród nas, wiesz o co chodzi? Tak. Wiesz o co chodzi. Tak, on się na ciebie patrzy i tak, chyba zaczynam w to wierzyć. Widzisz? Jestem bardzo przekonująca. Jakbyś się dowiedział czegoś fajnego, jutro możemy się spotkać tutaj, o tej porze? Tak, znaczy tutaj będę, nie mam innego wyjścia. Może położę na biurko jeszcze 1000. Dobrze, zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć w takim razie. Tak chcę mu przybić, wiesz, taką pionę, jak starszy kumple przybić. Piona, tak. No dobra, jak coś to jest Indiana, można tak mówić. A ty, masz na imię? Lukas. Jestem Lukas. Super, Lukas. No to... Dowiedz się, bo na pewno młodzi ludzie o tym gadają, na pewno, słuchaj, no pójdziesz do pierwszej dyskoteki, to ci wszyscy powiedzą coś fajnego. I jutro się widzimy. Tylko tak, pewnie. Pamiętaj o mnie. Tak, nie zapomnę. Na razie. Piona. I wychodzę. Tak. Zabieram oczywiście płacę, zabieram produkty. I kieruję się do moich przyjaciół. Okej. Wracasz. Mistrzu Gry, właśnie pytanie, czy może nawet nie pana Benjamina, jakkolwiek on tam się zwie, czy widzę kogokolwiek innego, dziwnego, no i oprócz Riley oczywiście, którą widzę jak na patelni. Czy widzisz kogoś dziwnego? Nie. Okres dziwny. Rozumiem to pojęcie. To znaczy ktoś na przykład się zbyt mocno rozgląda, albo ktoś robi dziwne rzeczy. Czy mam w koszu na śmieci szopa? Niestety nie. Ale masz szczura. Okej, no to mówię do szczura. Ty. No. Jak ewentualnie będziesz widział coś tego, to pisknij. Dobra, zrobi się. Dzięki. Nie ma za co. Po czym skoczył ci na ramię i patrzy w drugą stronę po prostu. To ja tak się oglądam, szczur się ogląda w drugą. Najbardziej dziwną osobą jest typ przebrany w taki pluszowy, stereotypowy kostium zielonego kosmity, który tam chodzi z jakimś takim boomboxem staroświeckim. Jakaś taka muzyka taka typowa UFO, jak się słyszy. Dzieci tam do niego podbiegają, jakieś tam przytulasy i tak dalej. No, taka maskotka, można powiedzieć. No, ale najbardziej dziwne no to jest to, co robi Riley. Mhm. To jest nie z tego świata faktycznie. No tak, ale Riley pomijam. To mówię tylko Szczurowi, żeby obserwował tego dziwnego zielonego gostka, a sam będę patrzył się w stronę wejścia do hotelu. Dobra. Riley coś widzi? Latarnię. Tak. Myślę, że tam nadal twardo stoi. Carmel, wracasz. Nie tak. Widzisz nigdzie Larego, ale widzisz Riley stojącą na baczność przed latarnią. Przed lampą. Podchodzę, kładę jej rękę na ramieniu. Pewnie, żebym specjalnie przestraszyć trochę. Riley tak z krzykiem. Takie... A, to ty... Czy jakiś pięknie znalazłaś? Riley, czy ty robisz za prostytutkę teraz? To jest jakieś twoje nowe przebranie? Ja nie wiem w ogóle, jak ty mnie znalazłeś, bo wiesz, my tutaj obserwujemy to wejście, nie? W ogóle zniszczyłaś moją kryjówkę, co ty w ogóle robisz tutaj? Kto cię szkolił w organizacji? No coś chyba mi się wydaje, że... Przekimałaś te zajęcia z kamuflażu. Wiesz co? Chyba tak. Chyba tak. Zresztą ja na większości. Dobrze, gdzie jest Joe? Wiesz co? Myślę, że się wynurzam. Mhm. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Tak pewnie plecami do Joe w tym momencie stoi Riley takie... Tak. Chyba miał obserwować... to wejście, ale go już długo tutaj nie ma i że go porwali ci kosmici. Tak, zostałem porwany. Dzięki, stary. I tak przybiłem mu żółwika. No, on też przybije. Yep. No. Papa. No, zbieg ci tam gdzieś tam. Siup. Nara. Powiedział, po czym pychnął. I co? Udało się ten kwiatek dostać? O, Larry, jednak wróciłeś. O, jest, nie. Jesteś. To tylko hologram. Niezły żart, słuchajcie, ale mamy robotę, więc proponuję, żebyśmy jednak zbili nasze poślady i jedźmy na tą pustynię, albo bo chyba nie dojdziemy, bo to jest gdzieś na południu miasta. Sprawdźmy ją. Mieliśmy poobserwować okolice, ale myślę, że to nawet na razie nie ma sensu. Rozmawiałam z biednym chłopaczkiem, poprosiłam go, żeby się... dowiedział, co ciekawego się dzieje w mieście. Jutro ma dać mi znać. Super, a nasz człowiek w czerni w ogóle się nie rusza z hotelu. Przynajmniej nie tym wyjściem. Ten hotel ma jakieś drugie? Każdy hotel ma drugie wejście. Przynajmniej bramę załadowczą. To co? Może sprawdzić? Kurczę, było te drugie też odstawić. To wiedziałam. Ale słuchajcie, no nie zajmujmy się tym gościem, bo jeśli on... Ja podejrzewam, że on wie, kim jesteśmy. Chyba, że dopiero szuka, ale raczej wie. Po prostu się nim nie przejmujmy. Działajmy, jakbyśmy nie wiedzieli o nim nic. Może sam... To znaczy, on tu się zameldował, więc jakby będzie potrzeba, to się dowiemy, gdzie. Ale może po prostu pojechać za nami. A na pustyni możemy go sprzątnąć, albo przesłuchać. To ja zawołam taksówkę. Krzyczę taksy i podnoszę ten spodnia do góry, żeby pokazać łydkę. Spodnia do góry? Czy może dodatkowe kości dostać za to, że stoi obok niego dziewczyna, która ma appearance na 5? Nie. To jest one man show. No dobra, expression niech będzie. Poziom trudności 8, tak? Tak. Wow. Zjeżdżają się dwie taksówki. Biją się o nas. Która wygląda tak bardziej terenowo? Obie wyglądają dokładnie tak samo. Aha, tylko, że jedna jest brudna w innych miejscach. To panie przodem. Riley, wybieraj. Gdzieś tam na tył. Jednej z tej, która jest bliżej, podjechała. Okej. Okay. Tak, słyszycie w tej drodze, no... No dobra, no to siadamy. Wsiadacie, Joe Larim wsiada do przodu, do kierowcy. To jest taki... mężczyzna trochę ciemniejszej karnacji, ma bardzo bujny wąs. Dobry wieczór. Gdzie jedziemy? Na pustynię. Na południe miasta. Dobrze. Brum, brum. Cóż, wasza podróż trwa jakiś czas. Trochę na pewno. Pół godziny wam zajmuje wyjechanie na odpowiednią lokalizację, którą otrzymaliście od szefa. Zatrzymujecie się ładny kawałek przed tym. Przepraszam, ale dalej nie mogę jechać. To już pustynia. Moja teksubecka sobie nie poradzi. W momencie, kiedy jakby jechaliśmy, to czy udałoby mi się na przykład sprawdzić, czy ktoś nas nie śledził? Percepcja alertness. Riley tak do niego się przesuwa trochę bliżej z tego tylnego siedzenia. Rozpina trochę kurtkę. Na pewno nie mógłby pan tego dla nas zrobić. To bardzo ważne. Ja naprawdę rozumiem, psy pani. Ale niestety, jeśli pojadę dalej, tutaj moja teksóweczka się rozkradza. Nic nie wrócimy. Mogę na was zaczekać, jeśli chcecie. Ale dalej nie mogę pojechać. Dobrze, nikt nas nie śledzi, Larim. Okej. Dobra, wydaje się. Panu dziękujemy. Płacę ile tam trzeba. Ale nie za, proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Mam poczekać na nas? Nie poczeka, jak wrócimy. Mogę poczekać? Czekam tu pół godziny. Dobrze. Dobra. Okej. Wyciągnął kanapkę i zaczął jeść. Myślę, że zapłacimy to pół godziny chyba z góry, nie? Tylko wtedy nie półstratnych nie przyjdziemy. Ale dobra. Wychodzimy. Co widzimy? Yes. Widzicie? Pustynny krajobraz. No, wydmy, jakieś tam kamienie. Słońce powoli się chyli ku zachodowi. Widzicie na pustyni. Jeszcze kawałek musicie przejść, żeby dojść do konkretnego miejsca. No to myślę, że idziemy, ale jednocześnie się rozglądamy. Czy wszystko wygląda jakby naturalnie, tak? Czy jakaś wydma... Rzućcie sobie percepcja awareness wszyscy, trudność 7. Alertness czy awareness? Awareness. Awareness. No, mam awareness. No i z percepcją. Riley Fox. Joe Larim. 2 sukcesy. Riley Fox 3. Carmel 0. Widzisz piach. Podkładamy się o własne nogi. Nie no, nic nie widzisz po prostu. Nie, to jest bocz, czekaj. No właśnie. Nie wiesz jak. Zawiał wiatr, nasypał ci piachu w oczy. O nie. Ale okulary noszę. No to przez okulary przeszedł tak naokoło. Co za wrednota. Do pory sporysował ci okulary. O, niech będzie tak. Moje okulary. Kto tam miał najwięcej? Riley. Idziecie do przodu, dalej w odpowiednie miejsce. Ale gdzieś bardziej na wschód, gdzieś między wydmami i kamieniami zobaczyłaś zarys Riley jakiejś budowli. Taki odosobniony absolutnie. Kierowuję party na to. I widzicie, że Riley podchodzi w tamtym kierunku. To jest jeszcze kawałek drogi też stąd. Mhm. Czy mam jakieś lornetki przy sobie? Cokolwiek mogłoby sprawdzić, co to jest z dużej odległości, żeby nie podchodzić tak na... A macie? Ja chciałbym wykorzystać twoje okulary, które właśnie do tego celu służą. Okej. Okay. Najbardziej. Przy okazji te okulary, to znaczy właśnie nie do końca tak, tylko trochę się szkiełka tak wygina i przy okazji potrafię zajrzeć w dziwne miejsca i zobaczyć dziwne rzeczy. Hey. Widzisz, że jest to coś na wzór jakiejś małej placówki bądź bunkra. Oczywiście od razu to wszystko mówię. Nie tak szybko jak ty, ale jednak. Czy ma to ślady wojskowe? Pytam się Joe. Bardzo często na pustyniach są takie placówki wojskowe. Czy jest tam jakiś symbol, element, który mógłby świadczyć, że jednak jest to coś rządowego, coś wojskowego? Czyli to coś takiego? Wygląda jak po prostu stara betonowa konstrukcja. Żadnego znaku tam nie ma. Chcemy to sprawdzić? Idziemy. No pewnie, jak już tu jesteśmy, to powinniśmy. Okej, okay. Riley, a ty na przykład tym swoim tunelem nie jesteś w stanie jakoś chyba się połączyć z tą budynkiem, też sprawdzić, czy tam ktoś coś jest w środku? Nie wiem, gdzie ten tunel. Właśnie Mistrzu Gry, czy któreś z Arkan, jakie ma Riley, może tak zadziałać? A jakie masz? Ona ma Forces, Mind i Prime na 1. Znaczy Forces i Mind ma na 3. Tak widzisz, że Riley tak kręci tym tunerem w rękach. Nie wiem. Chyba nigdy mi tak nie zadziałał. Bo nie wiem, czy tam ktoś w środku jest, słuchajcie. Możliwe, że podejdziemy i zostaniemy namierzeni. Tu nie ma możliwości, żeby w ogóle skryć zakres do tego. Idziemy na otwartej przestrzeni. A w sumie, Mistrzu Gry, czy Mind nie zadziałałby tak, że gdyby była tam jakaś osoba, to Riley byłaby w stanie ze wzroku magicznego zobaczyć jej emocje aktualne? Ewentualnie? Czy możemy tak używać w ogóle? Muszę to sprawdzić na tym poziomie, to tak działa. Mhm, pewnie. Masz na 3, tak? Na 3. Mimo wszystko na tym ekraniku może jakaś informacja się pojawić, więc da się podciągnąć, myślę. Powiedzmy. Czekaj. Byłabyś w stanie wykryć kogoś, gdybyś wiedziała, że ktoś tam jest. A, okej. Dobra. Jeszcze jedno pytanie, bo mam tą torbę ze sprzętem szpiegowskim. Mogę mieć mojego drona, którym mogę sterować przez okulary. Wyciągam tego małego drona z torby, przełączam coś w okularach, pewnie widzicie, okulary troszeczkę zmieniły swój kolor na taki ciemniejszy. Dron wzleciał w powietrze i pędzi w stronę budowli. To szukamy ludzi, tak? Proszę wejść sobie, rzuć Dexterity Technologia. Trudność 6. Powoli zaczyna zachodzić słońce już. Robi się ciemno. Trzy sukcesy. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy sukcesy. Faktycznie lecisz nad tą bazą. Kompleks nie jest nawet nie jest kompleks. To jest jeden małej wielkości, jednopiętrowy budynek z jakąś taką wyższą wieżą. Coś tam dookoła leży porozwalane. Wygląda to na jakieś metalowe części, jakiś złom. Okna są powybijane. Drzwi są zamknięte. Takie stare, zardzewiałe, metalowe drzwi. Ale nic nie wykrywasz stamtąd. Okej. Oczywiście normalnie o wszystkim mówię w trakcie, kiedy lecę. Wyglądają jak jakieś... Tak, dokładnie. No nie wiem, czy jest sensu w ogóle badać. Po prostu to widocznie jest opuszczona jakaś placówka. Aczkolwiek to może być tylko przykrywka. Idziemy? Gdyby była strzeżona, to myślę, że dron zostałby już zastrzelony. Więc możemy chyba iść na pewniaka, że nic nam się nie stanie. Okej, ja wracam tym dronem, chowam go i... Mhm. Czyli idziecie w tamtym kierunku. Mhm. Dobra. Podróż zajmuje wam 15 minut. Dochodzicie tam. Praktycznie wygląda to na taki bunkier, jest tam nawet wrak samochodu, którego nie widziałeś jakimś sposobem, Lary. Był zakryty takim daszkiem odchodzącym od głównej budowli. Jakąś plandeką pewnie. Mhm. Dookoła są jakiś złom porozrzucany. Paręnaście metrów od samej budowli jest jakiś pseudo płot, który kiedyś był funkcjonalny zapewne, teraz są resztki, jest dziurawy, brama nie wiadomo gdzie jest, więc dostęp jest jak najbardziej możliwy bez żadnego problemu. Spróbujmy otworzyć te drzwi. Może. Chyba, że przez okno wejdziemy, jak są wybite. Ale może być bezpiecznie przez drzwi, bo tu może być szkło tych okna. Znaczy, mógłbym wykorzystać swój wskaźnik, żeby wyciąć sobie nawet drzwi w drzwiach, albo po prostu wyciąć te drzwi w taki sposób, żeby one sobie klapnęły. Bo też wspominałeś, że są zardzewiałe i... Mhm. Zardzewiałe, stare. A mój wskaźnik działa i jak wskaźnik, i trochę jak miecz świetlny. Mhm. Więc chcesz użyć miecza świetlnego, żeby wyciąć dziurę w drzwiach. Tak. Okej. Aktywujesz go. Z tego co widzę, nie możesz tego magicznie zrobić, więc nie będzie jakiś super potężny. Ale dziurę chyba dasz radę, więc proszę... siła... mele. Siła? Okej. Ilość 7. To nie. Nie udało się. Niby działał miecz, ale jakoś nie chciał ciąć. Nie był doładowany, można powiedzieć. Czy ja mogłabym użyć mojego termometra? Bo ja mam termometr, który podgrzewa. Nie działa jak prawdziwy termometr, tylko podgrzewa. Mogę na przykład ugotować człowieka, ale chciałabym stopić te drzwi. Do takiej temperatury podgrzeć, żeby po prostu... Wiecie, jak wyglądają takie termometry, jak pistolety, nie? Jak się czasami w przechodni mierzy temperaturę. To oczywiście to jest termometr, ale specjalnie. Takie stolec był? No, dokładnie tak. Chciałabym po prostu stopić te drzwi. Podgrzeć je do tak mocnej, wysokiej temperatury, żeby się stopiły. Co mam rzucać? No to jest użycie tego mojego arety. Tylko dwie kości rzucasz z tego arety. Dwie kości, tak? Czyli... Tak, czyli nie pełna pula, jako masz tylko dwie. Czyli muszę -1 sobie wpisać bonus. Tak. Poziom trudności 6? 7. 7. 2 sukcesy. A, 2 sukcesy, oczywiście. Mierzysz, powoli się topią. Faktycznie zrobiła się taka dziura z stopionego metalu. No, upadł w końcu po prostu. Rozpuszczony jako masa. Dobre to. Wow. Ale fajne nawet. Mhm. Trzymajcie latarki. Przydadzą się. Proszę, pani przodem. I pokazuje na Riley. Też się wpycham, a co? Okej. I idzie przodem tak. Tak jakby wchodzi do siebie. Jak do siebie. Mhm. W środku w sumie nie ma nic nadzwyczajnego. Jest całe puste pomieszczenie, jakieś tam pajęczyny pod sufitem. Wszystko jest z betonu. Nawet podłoga. Leży porozbijane szkło, które zapewne było kiedyś częścią okiem. I pod ścianą stoi jedno bardzo stare krzesło. Mhm. A ściany nie są popisane jakimiś mazakami, strojami? Są. Graffiti są popisane. Okay. Jakieś dziwne rzeczy. Rysunki jakieś. Typowe graffiti. Na każdym kontynencie. Nie ma żadnego napisu Karol tu był? Nie ma takiego napisu niestety. Dobra. Karola tu nie było. Jest na innym pustkowiu. Czy to krzesło jest zakurzone? Czy tak. Było ruszane? Dobra. Jest zakurzone, nawet pajęczyna na nim jest. I pajączek. Ja bym, idąc, chciałabym stukać obcasami. Wiesz? Sprawdzić, czy nie ma jakiegoś wejścia pod ziemię. Pod podłogę. Ukrytego. Stukasz, beton. Stukasz, beton. Beton. Dziwne, słuchajcie. Jak na placówkę na pustyni, to wygląda mi na jakiś... To nie może być żaden magazyn, bo za mały na magazyn. Placówka badawcza, trochę małe. Właśnie dlatego stukam, że może coś jest... Ale jak nie ma nic, to dziwne. Bardzo dziwny obiekt. A może Riley, jak ty byś tym swoim tunerem dostosowała falę dźwiękową odpowiednio, jakby to wszystko zaczęło drgać i być może by się udało tutaj znaleźć jakieś przejścia, bo cokolwiek, tylko... Myślicie, że tak to może działać? Nie wiem, ale sprawdź. Nie chcę też zwrócić za bardzo uwagi na nas, że tu jesteśmy. Na pewno mam to zrobić? Graj. Jesteśmy daleko na pustyni. Riley wyciąga tą gitarę. Wyciągasz tuner. Włącza sprzęt. Podłączasz. I gra. Tuner znowu szumi. Znowu są jakieś zakłócenia. Coś jest nie tak. Albo zbyt często go ostatnio używam, albo... Ja wiem. A kiedy ostatni raz? Możliwe się jakoś wyczerpał? Przy tym gościu w hotelu, tym na czarno ubranym. Joe, sprawdź z tymi okularami, czy nie mam jakiegoś ogona. Chcę to zrobić i ewentualnie chciałbym spojrzeć na tuner. Na ten tuner Riley, czy po prostu on się jakoś tam nie rozstroił, czy go nie trzeba w jakiś sposób odpowiednio ustawić albo coś. Ci go daję, wskazuję ci go. Rzuć sobie na aretę. To znaczy, czy ja go chcę magicznie sprawdzić? To nie jest taki magiczny, po prostu doładowujesz go, można powiedzieć. Używasz jego pełni możliwości. Okej. Dobrze. Poziom trudności? 6. To 2 sukcesy. Nie wykrywasz niczego żyjącego. Poza wami. I to robię przez tuner, tak? Czy przez okulary? Przez okulary. Okej. A chciałbym właśnie spojrzeć na ten tuner właśnie tak od strony, no bo znam się trochę powiedzmy na różnych rzeczach, no trochę tej inteligencji mam, więc myślę, że jestem w stanie to jakby podejść do tego tak w sposób bardziej naukowy niż... Mhm. Czyli też sprawdzić ten tunel, czy działa, czy nie ma ten... Inteligencja, technologia. Trudność 7. Nie wydaje się, żeby z samym tunerem było coś nie tak. To bardziej jakiś zewnętrzny sygnał. Okej, mówię to. Dobra, ale nawet jak zewnętrzny sygnał, to przecież on z hotelu nie mógłby aż tutaj się dostać. A słuchaj, Riley, być może właśnie choćby te zakłócenia może uda się z włączonym tunerem sprawdzić, gdzie te zakłócenia są największe. Słuchajcie, ja wam tylko powiem tak, jeśli ten gość z hotelu to był agent, prawdopodobnie zrzucił nam jakąś pluskwę. Możemy jakoś to sprawdzić? Ty, Joe, masz jakieś urządzenie do wykrywania czegoś takiego? Skoro masz pluskwy przy sobie? Już na pewno się znajdzie. Jeśli to nie miał kiedy, wszyscy go bacznie obserwowaliśmy. Dotykaliśmy go. Słuchaj, dobry agent tak zrobisz, że nawet nie poczujesz, gdzie będzie miał rączki. Podejrzewam, że ten tuner właśnie tam, gdzie będzie miał największe zakłócenia, tam właśnie coś znajdziemy. Ale spróbuję użyć jego sprzętu. To Riley, słysząc to, ona zaczyna przykładać ogólnie ten tuner, tak jak na lotniskach do kontroli robią, jeśli chodzi o wykrywanie tych metali. Wszędzie, w całym budynku jest dokładnie to tak samo. Znaczy nie, konkretnie po naszych ubraniach, czy nam czegoś nie podrzucili. Kogo skanujesz najpierw? Najpierw skanuję Carmel. Okej. Carmel, no, zakłócenia takie same jak zawsze. Potem Lary. Lary, kiedy ona cię skanuje, łapiesz na chwilę oczami ekran tego tunera. Jakbyś zobaczyłeś na ułamek sekundy coś takiego. Okej. Czy rozpoznaje gościa? Nie, to wyglądało jak taka najbardziej generyczna twarz, po prostu stworzona z zer jedynek. Ale widzicie, że odskoczyłem. A Lary? W porządku? Nie, widziałem na twoim tunerze twarz. Hej, a ty, Carmel, nie mówiłaś, że taką samą twarz widziałaś u siebie na komputerze? Joe, jesteś w stanie narysować tę twarz? Pewnie. I tak, ja wiem, że jest ciemno i oczywiście nie mam zdolności rysowania, ale staram się naszkicować tę twarz w notatniku. Rozumiem, że ktoś przytrzymuje mi latarkę. Staram się. Witchcraft. Trudność 6. Narysowałeś słonia. Więc Lary Joe Porter, albo na odwrót, narysowałeś pięknego słonia. To ja nie widziałam tej twarzy na moim ekranie, Joe, szczerze. Nieważne, słoń mi wyszedł, ale poczekaj. Wyciągam z torby zaawansowany wykrywacz pluskiew i skanując nas, próbuję zobaczyć, czy nie mamy na sobie jakiegoś urządzenia, które nas namierza. Kogo skanujesz najpierw? Myślę, że po kolei skanuję najpierw Riley, później Carmel, później siebie. Mhm. Nie wykrywasz nic. Absolutnie. Dobra. Niby nic nie mamy. Poza tym, jak jechaliśmy tutaj, to zupełnie nikt nas nie śledził. Nie mam pojęcia, dlaczego ten tuner nie działa, ale widziałem buzię w tym tunerze. Dziwne. Ty, Carmel, nie mówiłaś, że też widziałaś coś podejrzanego na komputerze? Dokładnie tak. Tylko moja buzia nie wyglądała jak słoń i żyrafa. I dokładnie opisuję tą twarz, jak wyglądała, że to były takie cyferki jakby spadające. Wiecie, jak kiedyś oglądaliście Matrixa. To coś bardzo podobnego. To na tym tunerze było dokładnie to samo. A poza tym Riley widziałaś wcześniej na tym tunerze ten napis. Mhm. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie będziemy tutaj więcej w tej placówce, bo tutaj nic więcej nie ma. Ewentualnie jeszcze chciałabym spróbować przyłożyć mój termometr do podłogi na wolnym miejscu, może na środku i wypalić dziurę w betonie. Mhm. Chcesz go naładować aretę, czy... Słucham? Chcesz go naładować, czy nie? No chyba muszę. Bo chciałabym użyć dość wysokiej temperatury, czyli muszę coś na eretę. Tak. Dobra. Poziom trudności. Iloma kościami i jaki poziom trudności? Też masz jedną kość? Nie, normalnie. Dobra. A sukces. Wytopiłaś dziurę. Czy jest piwnica pod spodem? Nie. Nie ma. Taką dobra. Dziurę w dół w sensie taki. Mhm, rozumiem. Chodźmy stąd. Mamy zbadać konkretne miejsce, gdzie były te wyładowania, więc chodźmy tam. To nie jest to miejsce, które szukamy. Nic tutaj nie odkryjemy. Nie ma sensu. Dobra. I zostawiam pluskwę pod krzesłem i wychodzę. To też nic ciekawego nie ma. Pytanie jeszcze. Ja bym chciała tylko ostatni raz rzucić okiem na te... napisy, to graffiti, które jest na ścianach. Czy gdzieś mi się rzuca, bo organizacje różne tajne mają swoje charakterystyczne znaki, symbole, które na przykład oznaczają, że tu była fundacja, czy jakaś tam inna organizacja. Czy jakiś napis jest charakterystyczny, czy był tutaj któryś z naszych agentów na przykład? Widzisz tam różne mazidła od typowych patyczaków po przekreśloną rzymską trzynastkę, ale poza tym nic takiego nadzwyczajnego. Mhm, dobra. To kierujmy się w to miejsce, gdzie były widziane te wyładowania. Pewnie tak już na nas nie czekaj, tak. Trudno, złapiemy stopę, ale będziemy dzwonić po jakiegoś tam Ubera czy cokolwiek innego. No pójdziemy pieszo. Kierujecie się więc w kierunku koordynatów wyznaczonych przez szefa. Podróż zajmuje wam jakiś kawałek czasu, zwłaszcza też, że zboczyliście z ścieżki, więc macie jakieś 40 minut drogi pieszo. 40 minut drogi przez absolutną pustynię. Mimo tego, dobrze, że jest noc, więc nie jest jakoś super parno. A jest czerwiec, więc za dnia na pustyni, no... Wiecie jak było, bo cóż... Mieliście, przynajmniej Riley i Carmel miały spacerek po pustyni w poprzednim odcinku. Kiedy dochodzicie do odpowiednich koordynatów, widzicie jak to się nazywa, takie słupy, przez które idą linie wysokiego napięcia. Słupy? Tak. Słupy wysokiego napięcia, widzicie? Mhm. Tylko że nie są do nich podłączone żadne linie. One, ile ich jest? To jest tak po prostu, że nagle na pustyni się pojawiają, czy to jest gdzieś tam w rządku, bo tam dalej do miasta na przykład? Jest w rządku. Tutaj jest jeden koło was, 12 metrów dalej. Kolejny. W kierunku miasta. Tak. Tylko nie widzieliście ich po drodze tutaj. I nie mają żadnych linii wysokiego napięcia podłączonych. Nie. No te kable mogą iść w ziemi. To po co słupy? Nie wiem właśnie. A czy na tych słupach, wiem, że jest ciemno, ale czy jesteśmy w stanie dostrzec, czy są tam jakieś przekaźniki? Coś się świeci? Jakieś... Transformatory? Recepcja, alertness. Wszyscy rzucamy, nie? Mhm. Macie latarki, więc to też będzie ten... normalnie. Więc 7 trudność. Percepcja alertness, tak? Tak. Jolary 2. Carmel 2. Więcej. Nie, trudności ile? 7. Raz, 2, 3, 4, 5. 4 sukcesy, okej. Dobrze. Carmel 4. Riley, ty nie widzisz nic nawet z latarką. Okay. Mimo tego, że no patrzysz, coś tam, widzisz, chyba jakiś ptak tam siedzi, jakieś gniazdo ma na jednym z tych. Joe, ty nie widzisz nic konkretnego, czy nadzwyczajnego ponad tym ptakiem. Carmel, też nie widzisz nic. Czyli pewnie nic nie ma. Ej, no i co, widzicie tam coś ciekawego? Ja nic. Może sobie... O, czekajcie, tam sobie ptak ubił gniazdko. Wiesz co, ja też się trochę o siebie obawiam, bo też widzę ptaka, ale chyba to wygląda tak, że biedna ta mieścina jest? Joe, zaczynasz czuć ponowną kontrolę nad językiem. Bo to wygląda tak jakby... Nie wiem... O! Joe! O! Ale to jest dziwne. To jest niespotykane. No. To tak jakby ten lek nie mógł przestać działać i znowu zaczął działać. Wszyscy czujecie od stóp lekkie elektryzowanie idące po waszych kościach kręgosłupem aż do czaszki. Poczekaj. Riley, a zobacz ten tunel. Teraz. I patrzę na ekranik. Wariuje. Obraz lata na prawo i lewo. Widzicie? Bije od niego jakieś takie dziwne światło z tego ekranu. Jakbyś odpaliła Discorda w jasnym trybie. Aż tak źle. Chciałbym włączyć kamerkę w telefonie. Mhm. Telefon sam też wariuje. Okej, to próbuję zrobić to przez swoje okulary. Nic nie widzisz. Absolutnie. Jakbyś był ślepy. Czarność. Dobra, to jest dziwne. Może rzeczywiście coś pod ziemią się znajduje. Pomiędzy piasku pod waszymi butami. Widzicie jakby światło. Błyskało. Coraz więcej. Waszych nóg jakby zaczynają się przyczepiać ładowania pojedyncze elektryczne. Nie czujecie ich. Włosy nam stają. No, w sumie tak. Wow. Wiesz co, to chyba wydaje się być niebezpieczne. Jest to coraz jaśniejsze. Może chodźmy stąd jak najszybciej. Poczekaj, nasz szef kazał nam to sprawdzić. Cała okolica. I sprawdziliśmy. Cała okolica rozbłyska tutaj dookoła. I dziękuję za sesję.